Cześć pozytywni kucharze, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni, witam Was świątecznie w Wigilinie i dzisiaj zapraszam do przygotowania karpia. Nie będzie to karp tym razem w galarecie, będzie to karp duszony po żydowsku. Karp taki, jeśli kiedyś ktoś z Was był na krakowskim Kazimierzu i jadł w Arielu karpia po sefardyjsku, to ta receptura jest troszeczkę podobna, ale jednak myślę, że trochę się też różni. To będzie karp duszony z dodatkiem odrobiny jasnego piwa i rodzynek oraz cebuli. Jest bardzo smaczny. Miłośnikom karpia gorąco polecam. Spróbujcie sobie nawet nie całego karpia, ale na przykład jedno albo dwa dzwonka właśnie w ten sposób przygotować z okazji Wigilii i zobaczycie, że gwarantuję Wam, jeśli lubicie karpia, to taki karp też Wam posmakuje. Dajcie mi znać, czy Wy karpia duszonego po żydowsku czy po sefardyjsku również przygotowujecie, albo może ktoś z Was go jadł i jak Wam smakował. Życzę Wam wesołych świąt i oczywiście zapraszam też na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów na dania wigilijne i bożonarodzeniowe. Zaczynam od roztłuczenia goździków w moździerzu. Goździki można też ewentualnie zastąpić mielonym cynamonem. Karpia bardzo dokładnie opłukałam w zimnej wodzie, a potem wymoczyłam w mleku przez kilka godzin w lodówce. Teraz doprawiam go solą, białym pieprzem, mielonymi goździkami i sokiem z cytryny, który ewentualnie można zastąpić octem winnym. Biały pieprz jest najlepszy, ale oczywiście można też go zastąpić pieprzem czarnym, klasycznym, mielonym. Cebulę kroję wzdłuż w półksiężyce, w takie dosyć cienkie, ale dzięki temu, że kroję ją wzdłuż, nie porozpadają się zbyt łatwo na mniejsze kawałki. Trzeba ją zeszklić na maśle, najlepiej na maśle klarowanym, ale można też na niewielkim ogniu zeszklić ją na zwykłym maśle. Do zeszklonej cebuli dodaję rybę, wszystkie kawałki i zalewam piwem albo białym winem, następnie przykrywam i duszę. To bardzo ważne, żeby ryba dusiła się pod przykryciem na bardzo małym ogniu, żeby całe piwo nie wyparowało. Po 30 minutach rybę bardzo delikatnie, żeby się nie rozpadła, trzeba wyjąć i przełożyć na talerz, następnie przyć, żeby zachowała ciepło. Do pozostałego alkoholu i cebuli dodaję teraz rodzynki, które wcześniej wypłukałam w zimnej wodzie i na dużym ogniu redukuję całość, żeby sos zgęstniał, następnie doprawiam go jeszcze skórką startą z cytryny. Rybę serwuję na ciepło, podaną z sosem, z dodatkiem na przykład plasterków gruszki i zielonej pietruszki. Dzięki serdecznie za uwagę, życzę smacznego i wesołych świąt!